zgaście światło, bo pierdolimy flesza. Z fleszem? Yo, wariaty nocne, słuchajcie, właśnie jedę na wywiad do Radia Afera, już dawno tak naprawdę powinienem tam być, ale stwierdziłem, że wpadnę po mojego człowieka Grega Heldena i nakręcimy dla was ten vlog, także sprawdzajcie, co się będzie działo. Chyba już tam powinniśmy być na żywo, ale nie takie imprezy się kładło, jak to mówi stare DJ-skie przysłowie. Siemanko. Manych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. A naszym dzisiejszym gościem mamy specjalnego gościa w studiu. Przywitajcie go razem z nami. Wielki, wielki artysta tutaj naszych okolicznych stron, DJ Soina. Siemanko. Siemanko Poznań, siemanko Radio Afera. W sobotę już rusza trasa, kręci mnie winyl 2023 zimowy tour, którą zaczniemy w Holandii z Domgórowską. Co widziałem, Poznań też jest uwzględniony i też chyba dosyć szybko się to wydarzy, prawda? Tak, dokładnie to się wydarzy już w lutym w klubie Czekolada, także również zapraszamy, może jak będzie okazja, potem przedstawimy wam konkretny plan całej trasy, wszystkie daty i tak dalej, jeżeli czas na to pozwoli. Co tu jest grane? BUBL, synu, bardzo interesujący. No, dzisiaj swoją drogą będą chyba trzy kawałki z rolników, z tego co się nie mylę. To jest chyba najgrubszy projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłem i pod względem promocyjnym i jakościowym tego, bo każdy z tych numerów będę jeszcze puszczał przez lata na imprezie po prostu i wiem, że to jakby nie będzie tego ząbka czasu na tym słychać, bo jest to wykonane na tyle, że nie powstydzę się tego, krótko mówiąc. Za co? Props dla Carsona. No tak, przecież moja historia z DJingiem się zaczęła od tego, że przyjechał do mnie kolega, który miał dwa gramofony i 100 płyt Trezora. I wiadomo, że spadły z tira wtedy. I co? I próbowałem tam grać, to i mówię, nie, no to jest za szybkie, więc pozwalniałem te Trezory, one były na 45 ponagrywane. Zwolniłem je do 33. Nie dało się tego słuchać, bo ta muzyka zwolniona w ogóle, no nie ma tego kopa. I niestety muszę tutaj zaznaczyć, że to chyba będzie ostatni kawałek, bo został na 5 minut. Słuchajcie, jesteśmy po audycji w Radio Afera, audycji Bump and Grind, na którą zawsze wpadamy i chcemy pozostawić ślad po sobie na tej ścianie. Chyba nie ma osoby, która tego była, z tego co widzę. Musimy się gdzieś wkleić wysoko i znaleźć miejsce dla siebie. To już jest tradycja. O, Somart, to jest, widzę to też tu. Także niech kręci się winyl w aferze. Bang. Yep. Słuchajcie nas.